resta che agire. Dove posso trovare Uberto? Secondo le mie ragazze, stasera assisterà alla presentazione dell'ultima opera del Verrocchio, presso il chiostro di Santa Croce. Veglia su mia madre e mia sorella mentre sono via. Sicuro, Ezio. Come se fossero le mie. Siemanko, z tej strony Borsuk, witajcie w kolejnym odcinku Assassin's Creed. Jezu, znowu zapomniałem wcisnąć głupiego przycisku do nagrywania, znowu zacząłem gadać sam do siebie. Teraz tak patrzę na czas, to mam 4 minuty, gadam już. Niewiele w sumie robiłem, bo tylko zdobyłem jeden punkt obserwacyjny i przyszedłem tutaj, żeby misję wziąć. Jezu, nie wierzę w tego, co się dzieje. W ogóle kliknę sobie tak na ten, żebym wiedział... Kiedy, co i jak. Wiecie, synchronizacja i te sprawy. Ale dobra. To mi starczy. Powinienem sobie jakoś to ogarnąć. I mamy teraz cel jakiś. Tylko nie wiem, co mamy zrobić, bo już szczerze się zagapiłem. Jest tutaj cel. Idź na wystawę dzieł sztuki. Znajdź Uberto i dokonaj zemsty. Okej. Okay. A jak tam stoimy z buteleczkami? Są wszystkie, spoko. No to idziemy na wystawę. Nie wiem, kiedy ja się nauczę w ogóle wciskać ten guzik. No i to i tak dobrze, że zauważyłem, bo teraz przez te wszystkie moje wpadki sprawdzam co jakiś czas, czy się nagrywa. I na szczęście teraz po 4 minutach zobaczyłem. Tak to bym, kurde, znowu miał w plecy. A najgorsze jest właśnie to, że teraz miałbym problem się cofnąć, nie? O tutaj, o w tym miejscu był punkt, to sobie go przejąłem. No i teraz poszedłem sobie tak naokoło trochę, bo tutaj straży pełno było, to przyszedłem sobie tędy na spokojnie i no idziemy. W sumie blisko jest. Spoko. Tylko pełno straży będzie oczywiście, ale przejdziemy sobie na spokojnie. Kurde, akurat zawsze muszę mieć problem z tym asasynem, bo tak jak Naruto mam fajne save'y, mogę sobie w każdej chwili cofnąć, to nie, tam się nie pomylę z nagrywaniem, ale Assassin's Creed, kiedy już wchodzi, no to już jest masakra. Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Uberto. Senti, chi parla di misure? Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire, da nessuna parte. È stata una preziosa lezione per me e i miei alleati. Sì, i tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. Dobra. Niepostrzeżenie, idź za Uberto. Czyli musimy się teraz wpakować tam. Dobra, teoretycznie nie powinno być to nic trudnego. Wtopimy się po prostu w tłum. Tylko kurde no. Tak trochę nie przepadam za bardzo za tego typu misjami, ale... Okej, bo... Teraz jest tak, wszystko zależy od tego, jak mi się gra ustawi, bo ludzie nie pójdą tam, gdzie ja chcę. To cel mi zniknie. Ale oni chyba wszyscy idą na tą wystawę całą. Chyba i tak mi zaliczy. Cały czas teraz myślę sobie, jak ja mogę cały czas zapominać o tym, żeby włączyć to nagrywanie. Odpalę sobie nagrywanie do tego, do dźwięku. Ale do wideo cały czas zapominam wcisnąć tego jednego guziczka. Cały czas mam wrażenie, jakbym miał go wciśniętego i co? I co? I nic, no. Nic nie zrobię. Ja. Dobra, potrzebuję was. Bo muszę się dostać do środka. A one są najlepsze w tym. Conoscete qualcuno che abbia voglia di divertirsi un po'? Dite, uomini. Potete aggiustarmi le ragazze migliori della città. Ragazzi, venite da noi. Oni sono tutti najlepsi, kurczę. Buonasera a voi. Mogę bez problemu się wtopić we wszystko.
piacevole distrazione. Fanno przepędzili, ale dobra, dwójka stanęła. Jest okej. Fratello. Tu. Guardie! Arrest! Ciach, ciach, ciach i po nim. Też nawet nie zaczął uciekać, więc po prostu se stanął. Tu avresti fatto lo stesso per salvare coloro che ami. Sì, certo, e l'ho fatto. Gli auditori non sono morti. Io ci sono ancora. Io, Ezio, Ezio Auditore. Zgaduję, że się nagle na mnie wszyscy rzucą. Nie no, może nie będziemy jakoś się wygłupiać z nimi. Po prostu sobie stąd ucieknę. Tak chyba będzie najlepiej. Mogłem się bić, bo mogłem. Czy jest jakiś większy sens? Szczerze. No puśćcie mnie. Bo jak uberwałem. Mnie przeciął. Najgorsze jest to, że jak oni mnie gonią, to ja nie mogę się nigdzie wtopić, nie? W tłum. Bo oni mnie widzą dobrze. Mam nadzieję, że mnie nie zrzucą, okej. Okay. Teraz mogę im łatwo uciec. Zanim oni mnie dogonią tutaj na dachach, to trochę minie. No, na spokojnie sobie przejdę. No. Elegancko. Synchronizowany. List od Uberto. Zdobyty. Dokumentacja spisku zdobyta. Jest to wszystko jest tutaj, w bazie danych? Weźmy sobie spiskowce w ogóle. O, Uberto, Hiszpan. Okej. Okay. Na liście, nie żyje, nieznany. Okej, okay, czyli mam jeszcze jakiś Francesco de Pazzi i Verdi de Pazzi. Okej. Okay. Dobra, już nieważne. Już mi znikło, nie będę się rozwodził za bardzo nad tym. Idziemy dalej do misji robić. W ogóle mamy weekend. I tak dwa odcinki wrzucę. I muszę coś ponagrywać sobie. Fakt, miałem troszkę zapasu. No ale też nie robię jakiegoś wielkiego do przodu. Więc cały czas muszę kontrolować, żeby miał jakieś odcinki, bo nie chcę robić jakichś mega długich przerw, szczególnie, że w sumie nic mi nie stoi na drodze teraz, żeby nagrywać. Tak, nie wiem, wieczorkami najlepiej. Wtedy mam spokój. Ale też i można z rana coś ogarnąć. O, może uda się go. Dobra. Halo, gdzie mam miecz? No dobra. Co się tu stało? Aha. O kurde. Nie wiem, czy ja w ogóle mogę kontratakować tym ostrzem. Teoretycznie mogę, ale kurde. Wygodne to nie jest. To ostrze ma ewidentnie problemy z blokiem. No, w sumie ciężko blokować czymś, co się nagle wysuwa. Ale dobra. Tędy. Muszę sobie jakiś miecz ogarnąć. Myślałem, że miałem. Mam, bo przecież miałem ten mieczek, co wcześniej z nim chodziłem. A ja go straciłem, bo mi ten żołnierz wyrzucił z ręki. I ja już nie mam tego miecza. A widzisz. Brawo. Brawo, Ezio, brawo. Dobra, idziemy tutaj.
Jeszcze raz pogadamy sobie. Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Ok, no i teraz są te całe afisze, które mogę ściągać i w końcu nie będę poszukiwany przez wieczność. Ho aggiunto un programma di rilevazione di notorietà. Questa barretta ti aiuterà a capire a che punto sei tra notorio e incognito. Ok. Dovrebbe aiutarti a capire se devi controllare le tue azioni. Ti dirà anche se il livello di notorietà dipende da Ezio o da te. Tu mamy, tam jeszcze coś jest. Nie wiem czy... O, dobra, spiął się. Minus 25%. To jest w sumie te afisze to najlepszy sposób, bo... To najlepszy sposób. 25%. To mimo wszystko jest trochę. Nie wiem jak on nie stracił nawet HP za to. Co zrobił? Gra chyba nie ogarnęła, że nie złapałem się niczego. Tak, teraz. Jego mamy po prostu zlikwidować, więc... O, jeszcze 200 tych hajsów dostałem. Uuuu, podoba mi się to. I tu jest wieża jeszcze jedna. Jak już tu jestem, to bym sobie ją przejął. Minus 75% rozgłosu. To jest chyba najlepszy sposób, bo urzędnicy chyba dają 50%. Kartki za 20%? 25%? No to kurczę, opłaca się. Nie dość, że hajsy dostałem. To jeszcze mi rozgłos całkiem zszedł. Spoko, lubię to. No bo tak, no to w plakaty muszę rozdzierać z tego. To nic mi nie kosztuje oprócz szukania ich. Urzędników muszę przekupić, więc tracę hajs. A tutaj widzę, że nie dość, że dostaję hajs, to jeszcze... Rozgłos najlepiej mi schodzi. Spoko. W ogóle tak śmiesznie wygląda, bo straciłem rozgłos. Nikt nie pamięta mojej twarzy, ale no please. Jestem ubrany jak asasyn. Jestem tak charakterystyczny. Ale dobra. Jestem zwykłym cywilem. Zostaw mnie. Jezu, jest straży tutaj. Nastawiali. Dobra. Psa i tędy na dach. Stanę się jakoś fajnie? Raczej tak. Dobra. Okej, i teraz muszę tu zejść. Okej. No i mamy gotowe. Puk, puk. Kto tam, Ezio? Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? Hm? È successa una... disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene. Ti spiace badare a nostra madre? Allora siamo pronti.
Grazie di nuovo, di tutto. Stai in guardia, Ezio. Sii cauto. La strada davanti a voi è molto lunga. No, zobaczymy. Wyprowadź Marię Claudius Florence. Okej. Okay. Di qua. Mają HP. Czyli musimy uważać. Il campione acclamate per lui. Io nie lubię ich. Kurde. Wszędzie ci stoją. Un attimo. Guardie, preti, cortigiani, tutti uccisi come cani, la giustizia divina lo... Vuoi diventare un problema? Aha, oni blokują tylko... ...del popolo in salvatore... ...przejścia. Oni nie blokują tak, żeby mnie gonić. Okej, okay, mogę rozpraszać straży. Spoko. To nie wiedziałem, że można tych mieszkańców brać, tak? Podudzać. W sensie, że wiecie, no, zamieszanie się robi. Na straży nie wiedziałem, że to też na straży działa. Spoko, dobrze wiedzieć. Jak tam mapa wygląda? Aha, to jest gdzieś tutaj obok. Weźmy sobie hajsy. Trochę ich mamy, więc tam rzucę 2-3 razy, to się nic jakoś nie stanie mega. Dobra, i to muszę teraz tędy przejść. Tu w prawo. Okej. Okay. No i bez problemu. Przynajmniej na razie. Fajnie, że ja całkowicie z innej strony szedłem niż powinienem, niż gra zakładała. Nie pchać się tam spokojnie. Ja wiem, że nerwowa sytuacja, ale no. Bez przesady. Tu idą straże. Nie, przeszli sobie. Tylko, no to przejdziemy sobie my. Pójdźmy sobie tak trochę naokoło. Żeby ich nie zaczepiać, no bo po co? Nie ma potrzeby. Tamtędy raczej powinno być bezpiecznie. No tutaj mam punkt widokowy, no ale no nie zostawię ich. Zróbmy tą misję. Gdzieś tutaj są straże. A tam dalej są, dobra. Aha, to nie tędy, tylko tędy muszę przejść. Okej. Okay. Ile straciłem? 10 tylko. To easy. Dobra, tutaj muszę ich przekupić. I żeby rozproszyli dziadów. Chodźcie tu. I teraz jak to się robiło? O, i rozprosz. Okej. Okay. I możemy sobie przejść na spokojnie. Jest. No i jest. Elegancko wszystko. I na spokojnie już przeszedłem. No, nie było tak trudno. Pamiętam, że za pierwszym razem jak w to grałem, to miałem straszny problem z tą misją, bo mnie wszędzie atakowali, gdzie tylko się da. A to na spokojnie dało się zrobić. Nie ma problemu. Ok. Che accadrà alla nostra casa? Non lo so. Hanno avuto una degna sepoltura? Sì, l'hanno avuta. Ok.
Byli, nagle ich nie ma. Spoko. Wspomnienie jest zsynchronizowane. Sekwencja druga zakończona. No dobra. Co, świat nam się rozpada? Robimy przerwę? Zawsze jak mam ten loading, to zawsze lubię się bawić z tym. Ezio. Nóżką. Lupta sobie. Toskania. 1476. Jakby nie patrzeć, to nie, nie wiadomo aż to jak dawno to nie było. 580 coś lat tylko. Szybko licząc. Przejdź Marii i Klaudię do willi. Dobra. A to będzie już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że nie zapomnę do następnego odcinka włączyć nagrywania, żeby nie było problemu. No i słyszymy się jutro o 16 i 18, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.